Panie trenerze, wygrywamy z Opawą, która na co dzień występuje w czeskiej Ekstraklasie 1-0. Pana ocena tego sparingu w skali szkolnej i dlaczego akurat taka? Nie wiem, myślę, że na czwóreczkę żeśmy dzisiaj zasłużyli na pewno. Szczególnie dlatego, że wygraliśmy ten mecz i nie straciliśmy bramki, co jest bardzo ważne. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że mogliśmy zagrać na naturalnej nawierzchni, bo to na pewno w tym okresie jest jakiś problem. No, te sztuczne nawierzchnie na pewno się dają we znaki zawodnikom, nie jest to przyjemne. A jednak tutaj ta piłka zupełnie inaczej się odbija, to podłoże jest miękkie, te nogi zupełnie inaczej pracują. Także cieszymy się również z tego, że nic się nie wydarzyło, chociaż końcówka tego meczu była ostra, ale to zawsze tak bywa, kiedy się spotka drużyna czeska z drużyną polską. Czy zawodnicy już są coraz bliżej przyswojenia tych nowinek taktycznych, które wprowadzacie? Myślę, że no cały czas nad tym pracujemy i czy są coraz bliżej. No, popełniamy czasami takie błędy, że wydawałoby się, że jeszcze tego nie rozumiemy. Natomiast są też takie sytuacje, gdzie wszystko wychodzi fajnie i myślę, że każda taka gra kontrolna, każdy taki materiał z takiej gry, który sobie później analizujemy, przybliża nas do tego, żeby ułatwić sobie poruszanie się po boisku, a przy tym ułatwić grę. Mariusz, wygrywamy ten sparing z Opawą 1-0. Twoja opinia, bo grałeś w drugiej połowie, więc więcej możesz na ten temat powiedzieć, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Znaczy się, można powiedzieć, że fajny sparing, tak? Przeciwnik mocny z Ekstraklasy. W pierwszej połowie, no Grzesiu, parę sytuacji wybronił, mieli swoje pozycje do strzelenia bramki. Co najważniejsze, że nie zagraliśmy na zero z tyłu. W paru momentach pokazaliśmy ten system, którym chcemy grać i zaostrzyło się na sam koniec, ale to też jest wkalkulowane w piłkę i fajnie z tego fajnie zareagowaliśmy, tylko szkoda te czerwone kartki, szkoda, ale takie emocje to też czasami się przydadzą, tylko trzeba nad nimi później zapanować, tak? Trzeba zapanować nad sytuacją później na boisku, bo szkoda, to była końcówka, ale takie rzeczy nie mogą się zdarzyć w końcówce w lidze. Druga ważna sprawa to chyba to, że zagraliśmy na naturalnej nawierzchni, co nieczęsto się zdarza 1 lutego tutaj w naszym kraju czy w Czechach, tak jak dzisiaj. Nie, no to tutaj gospodarze naprawdę wznieśli się na wyżyny, szacunek pełen. Pogoda do tego dopisywała, było nie wiem, z 12 czy ile stopni. Naprawdę fajne, publiczność zawitała tutaj dosyć spora i fajne widowisko, fajny wykorzystany dzień dla kibica, jak i dla nas.